Kiedyś kilkunastokilometrowy odcinek drogi pomiędzy Polkowicami a Lubinem kierowcy pokonywali w 12 do 15 minut. W tym momencie zajmuje to nawet do 2 godzin przy utrudnieniach drogowych. Wszystko jednak wskazuje na to, że jeszcze tego lata ruch drogowy zostanie odciążony z drogi tymczasowej na jeden z pasów nowo powstałej drogi S3. Ale na jakim etapie to się znajduje, odpowie nam rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nową umowę na dokończenie budowy S3 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu podpisała w listopadzie 2019 roku. Łączna wartość umowy to ponad 228 milionów złotych, ale to nic w porównaniu z czasem oczekiwania na nową drogę i niecierpliwością kierowców. Wszystkie prace, które są realizowane od kilku tygodni, prowadzą do planowanego w połowie roku przełożenia ruchu z drogi tymczasowej na co najmniej jedną jezdnię trasy głównej S3 pomiędzy węzłami Polkowice a Lubin Północ. Według naszych informacji inwestor zapewnia, że droga powinna być oddana do użytku w połowie przyszłego roku. To, co cieszy mieszkańców Zagłębia Miedziowego, a szczególnie kierowców, którzy codziennie pokonują drogę pomiędzy Polkowicami a Lubinem, to fakt, że w końcu ruszyły roboty budowlane i to, że jest nadzieja na jakąś przyszłość. Co będzie dalej, czas pokaże. Z budowy drogi S3 Klaudia Becker.